O kurwa, sorry mamuś, to był odruch! Nagrywasz to? Idź, nagrywam! Go! Ale jaja! O nie, drugi raz się nie dam nabrać. Wypierdalaj. Ty, zobaczcie teraz. Elo, mówi Spaceon. W dzisiejszym odcinku spróbuję wypić piwo bezalkoholowe. Całe. W jednym kuflu nalewam piwo bezalkoholowe, a do drugiego na popicie normalne. Na samą myśl, że wypiję dla was to pedalskie piwo, czuję takie lekkie mrowienie w dupie. No ale czego się nie robi dla oglądalności? A, najważniejsze, jakbym puścił bełta, miska. No to jedziemy. Pachnie prawie jak normalne. No dobra. O! Zara, które ja wypiłem? O kurwa, ale ze mnie pedał! Teraz sam sobie muszę wpierdolić! Nie no, niemożliwe, pedał? O, jak jestem pedałem, to bezalkoholowe będzie smaczne! Uff! Siema, mówi Spaceon. W dzisiejszym odcinku powiem, jak pić na Sylwestra. Jeżeli fundusze są ograniczone, to broń Boże, tego dnia nie wolno jeść. Pusty żołądek to przyjaciel ekonomicznego imprezowicza. Nie trzeba chyba tłumaczyć, że z pustym kałdunem nawalimy się szybciej. Alkohol należy wybrać tani, ale jak najbardziej procentowy. Druga sytuacja jest taka, jak jakimś cudem alkoholu jest w opór, to wtedy tak, na początek piwerko, oszukać organizm, że niby będzie słaby alkohol pity i znienacka przypierdolić wódę albo coś mocniejszego. I powtarzać aż do skutku. Trzecia metoda jest nie pić alkoholu. Żart, trzeciej nie ma. Następne pytanie, czy dobrze jest się zrobić tak, żeby się film urwał? Oczywiście, że dobrze. Kolejna porada, co zrobić, gdy jeden z ziomków nie chce pić? W myśl zasady mądry głupiemu ustępuje, trzeba tak długo próbować, aż się zgodzi. Tyle na dzisiaj, udanego melanżu na Sylwka, nara. Elo, mówi Spaceon. W dzisiejszym odcinku odpowiem na kilka pytań, co mi zadały świnie na privie. Czy mam dziewczynę? Aktualnie nie, bo ostatnio nie mam za dużo kwitu, więc wybrałem tańszą opcję, kurewki. Następne pytanie, czy lepiej używać tamponu, czy podpaski? Z tamponem może być taki przypał, że się go wsadzi nie w tą dziurę co potrzeba, co się bardzo często zdarza z tego co wiem, i wtedy taki tampon po prostu niedobrze wygląda. No to samo wychodzi, że lepiej używać podpaski. Chociaż właściwie to nie wiem po co, bo jak niektórzy wiedzą, wtajemniczeni, to nie ma czegoś takiego jak okres. Okres to sobie wymyśliły świnie, żeby mieć wymówkę jak się nie chcą pruć. Dlatego mówię, dziewczyno, bądź uczciwa i jak ci się nie chce, to po prostu powiedz, to przynajmniej zaoszczędzę na drinkach. No chyba, że ci o drinki chodzi, ale o tym w następnym odcinku. Nara. Elo, Spaceon przy mikrofonie. Dostałem sporo zapytań na priv.
Dokładnie. Jedno. Co lepsze, pies czy kot? No to kotów to ja nienawidzę jak psów, a o psach to mogę powiedzieć jedno, HWDP policji i przy okazji straży miejskiej o Polonii nie wspomnę. Dobra, bo miało być o czym innym. Dzisiaj będzie o tym, jakie świnie wyrywać, a jakich nie tykać. Opowie o tym specjalista i mój najlepszy ziomek, Wojtas. Jak to mówią, kto się lubi, ten się czubi. Na przykład my z Wojtasem w ogóle się nie kłócimy. No gadaj. Już? A, no to tak. Wystarczy zapytać, czego się napije. Jak poprosi o drogiego drinka, już wiadomo, że nic z tego. Jak chce taniego, bingo! Świnie są jak dresy. Drogie znaczy porządne, a tanie łatwo się prują. Elo, elo, HWDP wszystkim. W dzisiejszym odcinku będzie o tym, jak naciągnąć frajera. Opowie o tym specjalista w tym kierunku, fachowiec, co nam remontował łazienkę po ostatnim sylwku, pan Wiesio. Już można. Klient jest jak Sasha Grey w pornosie. Przychodzi majster, patrzy na nią i mówi: o panie, kto to panu tak spierdolił? Wykończeniówka w budowlance, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu wykończenie klienta. Żeby to osiągnąć, trzeba postępować według trzech prostych zasad. Po pierwsze, ciąć na materiałach, czyli dużo zamówić, wykorzystać mało, a nadwyżkę sprzedać następnemu. Po drugie, pić w miarę możliwości sporo. No, chyba nie trzeba tłumaczyć dlaczego. I po trzecie, przeciągać robotę możliwie długo. Wiadomo, robota nie fiut, 2 tygodnie postoi. Dobra, młody, a teraz leć po to piwo do sklepu i weź przy okazji ze 2 woreczki do Nubiry, bo klej się sam nie zaniesie. Ja już sobie zrobię fajrant. Jutro też jest dzień. Elo, elo, pozdro z Grochowa, mówi Spejson. Dzisiaj odcinek specjalny Walentynki. Święty Walenty jest też patronem umysłowo chorych. Sprawdziłem w Wikipedii, to wiem. Wnioski rozkmincie se sami. Teraz jak spędzić Walentynki? No to jak spędzasz się z własną dziewczyną, to oczywiście jest najmniej opłacalne, bo to trzeba kupić misia, kwiaty, potem serduszko, zabrać do kina, czy chuj wie gdzie. W takiej sytuacji najlepiej jest się rozstać przed walentynkami, a pogodzić parę dni po. Dlatego mówię krótko, chłopaku albo dziewczyno, jak chcesz walentynki poruchać tanio, to wejdź na pierwszą lepszą stronę z pornoskami, odpal filmik i czuj się jak zakochany, od czego jest wyobraźnia. No a po wszystkim najlepiej pójść na piwo i z piwami trzeba postępować jak z kręglami, po prostu wyjebać jak najwięcej. Elo, elo, JP 100% dla wszystkich, mówi Spejson. Po ostatnim filmiku napisał do mnie z pytaniem Marcin Minecraft na priw, czy warto chodzić do szkoły. No to powiem tak, podstawy jakieś trzeba liznąć, bo to z Polaka to trzeba się nauczyć czytać i pisać, żeby móc napisać na przykład na murze HWDP albo przeczytać, jak ktoś coś złego na Legionie pisze. Z matmy no to trzeba się nauczyć liczyć. Głównie na siebie, a jak się nie jest lamusem, to można też na ziomków z ekipy. No z history to w zasadzie ona nie jest potrzebna, tylko trzeba znać jedną podstawową datę, 1916. Z gegry to wystarczy wiedzieć, gdzie jest Łazienkowska numer 3. No i że Polonii nie ma w Warszawie. Warto też wiedzieć, że derby Warszawy odbywają się tylko i wyłącznie na Służewcu. No i to tak tyle to wystarczy, a tak żeby dłużej chodzić do budy, to tak trochę pedalskie, bo tak chodzisz, chodzisz i chuj. Elo, mówi Spejson, HWDP Straży Miejskiej i tego. Zbliża się wiosna, czyli zaczynamy sezon ławkowo-podblokowy. Pierwsza w tym roku najebka w najpopularniejszym lokalu w mieście, czyli w plenerze, przed nami. Chociaż niektórzy mają już ją za sobą, bo zima w tym roku była z deka chujowawa. I teraz kilka pytań, co dostałem w komentach. W plener najlepiej piwerko z puchy czy z butli? No to jak to woli, niektórym bardziej smakuje z puszki, innym z butelki. Ja na przykład wolę wszystko jedno. Wiadomo, i tak zadecyduje cena. Drugie, czy warto brać świnie na melanż w plenerze? Wszystko jedno, czy melanż jest na kwadracie, czy w plenerze. Nie, no bo to jest tak, jakby się ścigać na 1/4 mili z zaciągniętym ręcznym. Najebać się na zimnym i wejść do ciepłego, żeby lepsza bania była, czy odwrotnie?
No jak odwrotnie, ziomuś, nie kumam. Co, najebać się w ciepłym i wejść do zimnego, żeby przetrzeźwieć? Przecież to bez sensu. I ostatnie, co byś zrobił, jakbyś spotkał tego konfidenta, co nagrywa ludzi, jak ktoś pije nad Wisłą, a potem wzywa psy? O tym opowiem w następnym odcinku pod tytułem Jak znokautować frajera jednym ciosem i nie wylać przy tym piwa. Nara, elo, mówi Spejson. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytanie, co zadał w komentach Krzychu. Czy lepiej kupić piwerko najmocniejsze, czy najtańsze? No to jest na to specjalny wzór, żeby obliczyć. Nie ja go wymyśliłem, ale podał mi go taki mądry ziomuś, co mi powiedział, zanim go skroiłem z kalkulatora. Dlatego po piwerko zawsze chodzę z kalkulatorem. I tak, wystarczy podzielić procenty przez cenę, wtedy wyjdzie, ile za jedną blachę procent się kupuje. No i na przykład jedno piwerko kosztuje 3 blachy, a ma 4%. To jak się podzieli procenty 4 przez cenę 3 blachy, to wychodzi 1, kropka i tam 3 i tam w chuj trójek, to już nie będę tyle pisał. O drugie piwerko 3,5 blachy, a ma 4,7%, to wychodzi 4,7% podzielić przez 3,5 blachy, to się równa 1,34% za blachę. Czyli wyszło, że droższe jest tańsze. Nara, siema, mówi Spejson. Pod ostatnim filmikiem wzór na piwo pisało dużo osób, że nie wziąłem pod uwagę objętości piwerka. No to teraz odpowiem. Nie wziąłem, bo aż taki mądry to nie jestem. Dzisiaj w odcinku będzie o pornosach. No i jak każdy dobrze wie, są dwie szkoły oglądania pornosków. Jedna na słuchawkach, druga bez głosu. Na słuchawkach wiadomo lepiej, ale niebezpiecznie. I teraz co zrobić, żeby było dobrze, no i bezpieczniej? No to jak każdy dobrze wie, wybór dobrego pornoska trwa dość długo, dlatego szukać lepiej bez głosu, a jak się już wybierze odpowiedni, to wtedy na tą minutę czy krócej można zaryzykować słuchawki. A, i uwaga, jak ktoś ma zamykany pokój na klucz, broń Boże nie zamykać, bo wtedy od razu matka wie, że jedziesz na ręcznym. Adrian! Adrian! Czemu ty ciągle zamykasz te drzwi? Elo, mówi Spejson. Dzisiaj odpowiem na pytanie, co zadał Tomek w komentach. Jak wybrać odpowiednią świnię? No to tak zależy do czego, no bo tak na dłuższe chodzenie to ładna i zgrabna się nie nadaje, no bo to zaraz zaczną się nią ziomeczki interesować, albo ona ziomeczkami. Dziewczyny kumpla nie powinno się ruszać, ale jest taki cudowny napój woda, która jak wiadomo czyni cuda. I wtedy na melanżu, prędzej czy później, ale raczej prędzej, zdarzy się taki cud. No to teraz można się zastanowić nad średnią. Średnia raczej cię nie zdradzi, ale jest z nią jeden problem. Po prostu jest średnia. Poza tym chodzenie na stałe z dziewczyną to tak trochę kojarzy się z pedalstwem. No to wychodzi na to, że ze świniami to najlepiej jest postępować jak z egzaminami, czyli zaliczyć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Jak nie zaliczysz, no to wiadomo, możesz spróbować poprawkę, ale wiadomo, że za darmo to boli gardło, to wszystko kosztuje. No to można wybrać łatwiejszy egzamin. No jak nie ma łatwiejszego, no to pozostaje reguła prawej ręki. Siemano, mówi Spejson. Ostatnio trochę nie wrzucałem filmików, bo nie miałem czasu. No i trochę mi się nie chciało. Dlatego od dzisiaj postaram się, żeby od tej pory wrzucać tyle filmików, co ostatnio. No to, kiedyś ziomek opowiedział mi taką historię, to ją teraz powtórzę, bo sporo się można z niej nauczyć. To było tak. Pracował ten mój ziomek z takim lamusem w magazynie, no i kiedyś ten lamus przyszedł do roboty w ogrodniczkach. No i ziomek tak patrzy na tego lamusa tak ukradkiem ze swojego stanowiska, a lamus łapa w ogrodniczki i grzebie w jajach. Grzebie, grzebie, wyciągnął rękę, powąchał, zdziwiony się zrobił, wsadził jeszcze raz, pogrzebał chwilę i wącha znowu. Jak się nie wystraszył i spierdolił do kibla. Minęło pół dnia, ten sam lamus przychodzi do mojego ziomka na przerwie i pyta: ty, Krzychu, ty jak się podcierasz, nie? To tak od jajec czy do jajec? Siema, mówi Spejson.
Dużo osób pyta mnie na Facebooku. Spejson, czy to ty? Czy to naprawdę ty? A kto kurwa mać? Kto tu siedzi kurwa? Nie ja? Dobra, w dzisiejszym odcinku pokażę, jak fachowo pociąć sobie ryj, żeby wyglądać jak prawdziwy Albańczyk, a nie jakiś podrabianiec. To oczywiście jest dopiero szkic, markerem. Zaraz pokażę, jak się wycina nożem. No to nożem, żeby się skaleczyć, to na pewno boli w chuj, to trzeba się wcześniej znieczulić. Tu kolega mi polecił takie coś, podobno mocarne. No to zaczynamy. O kurwa! Jebać! Elo mordy, mówi Spejson. No to najpierw odpowiedź na maila. Seba z Grójca zapytał mnie, czy mam homolokację na spoiler w Kaszlaku. No to powiem tak, że nie mam czegoś takiego, bo jeżeli chodzi o pedziów, to jestem trochę obrzydliwy. Dobra, a teraz będzie taka trochę intymna porada. Jak zadowolić dziewczynę dwoma palcami? To nawet proste, pokażę na przykładzie, no tylko bez świni, bo akurat chwilowo jestem kawalerem. No to robimy tak. Proszę. Siema mordy, mówi Spejson. Dzisiaj odcinek trochę taki nietypowy, no bo będzie o alkoholu. Kto z nas przynajmniej raz w tygodniu nie schleje się tak, żeby mu się urwał film? No na przykład ja tak miałem w ostatnią sobotę. No i wracam nad ranem do domu. Matka się obudziła, bo jej domofon obudził tam ty, jak odpisywałem. Otwieram drzwi, no i matka na dzień dobry. Piłeś? Ja mówię nie. To chuchni. No to oczywiście. Co ty robisz, przecież wciągałeś. No to ja mówię, no to piłeś czy wciągałeś, zdecyduj się. Zresztą mamo, na koks to mnie nie stać. Elo mordy i wariaty, mówi Spejson. W dzisiejszym odcinku opowiem na pytanie, co mi zadał na priv. Poziom 91. A propos poziom, to był u nas kiedyś na rejonie taki poziomkowski, co miał ksywę poziom, ale wcale nie od nazwiska, tylko od tego, że każdą imprezę kończył na poziomu. A teraz pytanie, co zrobić na randce ze świnią, jak chce się pierdzieć? No to pierwsza metoda jest taka, że można zagłuszyć kasznięciem, tylko to wtedy trzeba uważać, bo pierdnięcie może wyjść dłuższe niż kasznięcie, wyjdzie coś takiego. No i wtedy co bystrzejsza świnia może się połapać. Dlatego najlepiej pierdnąć na legalu z całej pety i wybronić się znanym cytatem ze Shreka, z dwojga złego lepiej w tę stronę. No a tak w ogóle to randki to trochę pedalskie zajęcie, bo są po prostu do dupy. Elo, mówi Spejson. W dzisiejszym odcinku będzie trochę o technikach obrony w sytuacji przypału na ulicy. Kiedyś w internetach wyczytałem, że najlepszą obroną jest ucieczka i to jest ostrzeżenie dla was, żeby nie klikać bezmyślnie w każdy link, bo potem się otwierają takie pedalskie strony. Oczywiście ucieczka jest dla lamusów i frajerów. Jak każdy dobrze wie, najlepszą obroną jest atak, dlatego najlepiej jest pierwszemu zadać cios każdemu napotkanemu obcemu gościowi. Jeżeli to się nie uda i kolo zaatakuje pierwszy, na przykład od tyłu, albo nie padnie po twojej pierwszej lucie, pamiętaj o trzymaniu gardy, która chroni tułów i ryja. Zapytacie, a co z jajami? Jest na to sposób? Proszę bardzo. Schowany. A teraz praktyka. Z braku sparring partnera poproszę o pomoc starszą. Mamo! Mamo! Mamo, weź no tak walczy. Ale za co to było? A no tak śmiecie wynieść, dobra już idę. Elo, mówi Spejson. Dzisiaj odcinek będzie taki trochę gamingowy, a to dlatego, że udało mi się zakosić z Mediamaxu taką jedną gierkę Far Cry Primal. No i w tej grze jesteśmy takim ludkiem, co chodzi po rejonie, bo tam jakiś ziobek się drze. Idziemy sprawdzić, co typ chce. Tu zamiast psa mam takiego wilka. Elo mordy! O ty kurwa lamusie! Bierz go! Bierz go psikuta!
No, zagryz. O, ty chuju, patykiem? Jeb, baseballem frajera z Polonii. Pikuta, uważaj! Tygrys! Jeb, jeb, w łeb. Teraz nie wiem, co się dzieje za bardzo, chyba trochę w turban dostałem. Na szczęście mam ze sobą kepsa. Wszamał i jak nowy. Teraz uważajcie, dobre będzie. W gołębia jakiegoś się zamieniłem. I lecimy nad rejonem. Filuje jak rudy z zafiranki. Spróbujemy się zesrać. To ja. Dobra, teraz pokażę, jak można naparzać z łuka. Tutaj się wbiłem do jakiejś wioski, ziomeczków innych. Taki ichni ursynów. O, ty kurna, rzucasz? Ciu, 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 z łuku. Kurna, i to jest życie. Pały nie przyjeżdżają robić, co chcesz. O, ty szmaciarzu. To trochę jak cieślak wygląda. Tego chciałeś? I zdech. I kto jest królem dzielni? Uważajcie, komu poskakujecie, kurno. Kto widział, jak mi wybił palca? O, już prosty. Tutka. No i tutaj teraz takie krowy upolowałem z takim moim tygrysem. Nazwałem go Legia Pany. Psikuta mnie ugryzł, bo go kopnąłem. Już się nie kolegujemy. Trzymaj, malutki, nażyj się, no. Dobra, psinka, no! Tylko mnie nie upierdol w rękę, bo cię zastrzelę z łuku. To teraz zobaczymy, co można zrobić z wiadrem benzyny. Ale się jara! Nagrałeś to? Ja jestem diabeł! Ciii, bo stara jest w piwnicy. No i ogólnie, gierka jest spoko. O, tu jeszcze jeden taki motyw, patrzcie. Ciu, z łuku lina! I wchodzimy! O, ty kurwa! Urwiesz mi kabel od internetu! A ja mam papiery kaskadera! No i tak to właśnie wygląda. Gram już kilka dni i jeszcze mi się nie znudziło. Gierka w pytę. No i tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jak się podobało, daj okej, a jak nie, to wy... Siema, mówi Spejson. Dzisiaj Dzień Kobiet. No to z tej okazji życzę wszystkim świniom spełnienia życzeń i tak dalej. No i specjalnie na tę okazję przygotowałem taki wiersz. No to leci to mniej więcej tak. Drogie świnki, w wasze święto miejcie gębę uśmiechniętą, żeby ziomki kwiatki dały i na kepsa was zabrały. Starzy, żeby nie wkurwiali, trochę hajsu nawet dali, a jak wam się coś nie uda, zróbcie jak prezydent Kwaśniewski. Wasze zdrowie, laseczki! Elo, mówi Spejson. Dzisiaj odcinek poświęcony będzie sterydom, bo sporo pytań dostaję na ten temat. Oczywiście pytania typu, czy stosować sterydy, czy nie, od razu kasuję. A osoby, co zadają takie pytania, blokuję w pizdu. No oczywiście, że stosować, chyba że się chce wyglądać jak pedał, to nie. Następne pytanie, co często pojawia się w komentach. Czy to prawda, że po stosowaniu sterydów kurczą się jaja i mały? No to tak, i tak, i nie, to zależy. Po pierwsze, mały, jak już sama nazwa wskazuje, jest nieduży, ale żeby podczas stosowania sterydów nie zrobił się jeszcze mniejszy, trzeba przestrzegać kilku prostych zasad. Jak wiadomo, od samych zastrzyków czy tam tabletek mięśnie nie urosną, w czasie cyklu trzeba ostro ćwiczyć. Tylko trzeba z tym uważać, bo mieliśmy na przykład takiego ziomka na siłce, co miał taki trik nerwowy, że jak tak mrugał ciągle, no i po kilku tygodniach na cyklu okazało się, że na powiekach urosły mu takie mięśnie, że później jak chciał mrugnąć, to mu zmiażdżyło oczy. Z fiutem jest trochę lepiej, bo jak będzie za duży, to może ci zmiażdżyć najwyżej jaja, no ale od tego się nie oślepnie. No i teraz co robić, żeby pindol urósł? Mięsień nietrenowany nie rośnie, czyli trzeba trenować, proste. Walić, walić i jeszcze raz walić. Żeby nie było nudno tak na sucho, to polecam pornoski. Mówiłem o nich kilka odcinków wstecz. W czasie treningu małego trzeba oczywiście zmieniać rękę, co wali, bo ręka też pracuje. No i żeby się później nie okazało, że mamy ręce jak nożyce do blachy, co jedna szczęka jest cienka, a druga gruba.
Dlatego najlepiej ćwiczyć oburącz. To wszystko na dzisiaj. Uważajcie na oczy w czasie stosowania sterydów. Nara! Elo, dobre mordy, mówi Spejson. Dzisiaj taki odcinek na spontanie. Jak zwykle o tej porze roku robi się cieplej. I jak zwykle wraca temat picia w plenerze. Wojtas, no co ty robisz? Mnie kameru! No to jak picie w plenerze, to oczywik z przypały ze strażą miejską albo z pałami, bo wiadomo, tylko lamusy czają się ze spożyciem, ziomek charakterny pije na bogatości, w końcu jest u siebie. No i teraz kilka takich sposobów, co zrobić z piwerkiem, jak zobaczysz nadchodzący patrol. Pierwsza metoda, dość prosta, rękaw. Robi się to tak. I schowane. Najważniejsze w metodzie rękawowej, albo tak zwanej na papaja, jest, żeby przeciąć tą gumkę na końcu rękawu, żeby piwerko wchodziło łatwo jak wiadomo co, wiadomo kogo. A propos, Solaris, twój vlog się jeszcze bardziej niż mój. Jak komuś szkoda przeciąć dresu, albo jest gorąco w chuj, że się chodzi w samej koszulce, a nie w bluzie, no to jest wtedy druga metoda, ławeczka. No to po prostu w piwerko stawiamy za nóżką od ławki. No i tutaj jest taki trochę problem, bo jakiś strażnik albo pies może zajrzeć z boku i zobaczy. No albo też się zdarzyło tak, że no jak to w parku dużo tutaj psów lata, że jeden przyszedł i ziomkowi naszczał do piwa. No i taka ostatnia, najbardziej skuteczna metoda. No to jest po prostu spierdolka. Nie wiem, pokazywać czy nie. Pokaż, pokaż! No dobra, no to po prostu spierdalamy, nie? Wojtas, kurwa, no weź, no zobacz, co ten pies robi, wejku, wygulalał mi do piwerka, nie no, psik, kurwa, no ja pierdolę, no! No skurwa, jeszcze psów brakowało. Siemano mordy, mówi Spejson. Dzisiaj będzie taki niby prosty temat, co się jednak okazuje, że nie taki prosty, bo nie każdy zna zasady. No to chodzi o krojenie lamusów. No to ogólnie to jest tak, że chodzi o to, żeby wybrać swoją kategorię wagową. Bo jak mówi Księga Ulicy w rozdziale trzecim, kto lamusowi dwa razy mniejszemu wrypał, ten będzie miał przypał. Albo podobne, kto chudemu szczurowi pod okiem nabije cipę, ten będzie miał lipę. No to chodzi o to, że to tak niehonorowo tak napierdolić takiemu małemu knypkowi. No i teraz pytanie jest, co zrobić, jak idzie taki mały kurdupelek, a trzeba go skroić. No to tu jest ważny dobór ekipy. Tak się akurat szczęśliwie składa, że moja ekipa chodzi we wszystkich kategoriach wagowych. No to zaczyna się od najmniejszej, czyli takiej wagi koguciej. W KSW to się taka waga nazywa KFC. No i do takich knypków to się akurat łapie walu. No później to są takie średniaki, przeciętniaki. Co to podróż trochę, ale w życiu na siłce nie był. I na takiego leszcza to najlepiej się nadaje Wojtas. No a jak się taki trafi dzik, skoksowany trochę bardziej, no to wtedy już ja staję. To się taka zwana kategoria nazywa Open. No i teraz to się może wydawać, że jak kroimy takiego lamusa równego sobie, no to też możemy w pierdol obskoczyć. No ale zawsze w tym momencie mamy przewagę tak zwanego zaskoczenia, to nie ma się co cykać. No i teraz może być jeszcze na koniec taka opcja, że pomimo zaskoczenia, jednak krojony ziombol może się okazać silniejszy. Co wtedy? No tutaj z pomocą przychodzi znowu Księga Ulicy, która radzi tak. Jeśli trafisz na silniejszego, przyjmij z pokorą w pierdol od niego. Tyle na dzisiaj, nara. Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni, Polska biało-czerwoni! Siema mordeczki, mówi Spejson. Euro we Francji zbliża się wielkimi krokami. No to dzisiaj będzie trochę o kibicowaniu. Najbliższy mecz polskich orów w niedzielę z Irlandią Północną. No zobaczymy, jak to będzie. Ja jestem dobrej myśli i zamierzam obejrzeć wszystkie trzy mecze polskich Polaków na Euro. No oczywiście najbardziej kibicuję Pazdanowi, Jodłowcowi, no i Kucharczykowi, bo wiadomo z jakiego klubu są. No ale za resztę też trzymam kciuki.
No i teraz, jakie mamy szanse? No to szanse mamy spore, bo Polacy są w szczytowej formie, no ale na razie oczywiście ją ukrywają, co było widać w tych towarzyskich meczach z Holandią i z Litwą. No i teraz, jak Nawałka uśpił czujność Irlandczyków, to przypierdolimy im w niedzielę jak w szczepionkę. A co jak przegramy? Jak przegramy pierwszy mecz, Polacy nic się nie stało, kibicujemy dalej. Wiadomo, prawdziwy kibic kibicuje do końca bez względu na wynik. 12 zawodnik bardzo ważny, a po meczu w czasie zamieszek nawet ważniejszy. Także kto tam się wybiera na mecz w Francji, to żeby o tym pamiętał. A reszta w kraju, piwerka w łapy i oglądamy w telewizorze. No ja będę kibicował jak pojebany. Myślę, że sporo możemy zdziałać na tym eurze. No nawet księga ulicy mówi w ustępie trzecim, podpunkcie drugim: jak Irlandczykom skopiemy dupy, to może cudem wyjdziemy z grupy. Nara. Siema mordy i wariaty, mówi Spejson. Sorry za rozmazane flagi na polikach, ale płakałem ze szczęścia, bo jak każdy wie, wyszliśmy z grupy. No ostatnio tam, jak mówiłem jeszcze przed meczami, to pomyliłem Kucharczyka z Jędrzejczykiem, także sorry. Ale zwracałem uwagę też na Pazdana. I kto jest teraz najlepszy? Kto przewidział? Kurwa, aż się nowy przepis w księdze ulicy pokazał. Co mówi? Na Pazdanie w defensywie można polegać bardziej niż na prezerwatywie. Czyli skuteczność ponad 100%. No i teraz w sobotę mecz ze Szwajcarią, jak zdążą pocerować koszulki. No i kibicujemy dalej. No do tej pory było nie za dużo piosenek, bo tylko tam taka Polska biało-czerwoni. No i nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało, bo nikt nie był na więcej przygotowany. No to ja wymyśliłem taką propozycję na sobotni mecz. Polska, Polska, Polska gola, Błaszczykowski strzelił z kostki. Polska, Polska, Polska siatę, Pazdan przyjął strzał na klatę. Milik i Lewy nie są gorsi, chociaż Lewego każdy kosi. Krycha i Fabian także sztos, a Nawałka to ma nos. Tyle na dzisiaj, nara! Elo mordeczki, mówi Spejson. No dzisiaj będzie taki odcinek, taki trochę z dupy. Nie mylić z tym kolesiem bezdomnym, co tam w tej piwnicy mieszka. No, normalnie opowiem historię, co mi się przytrafiła wczoraj. No to tak było tak. Wracałem w nocy ze Spelulą, taki trochę wstawiony. No, może nawet bardziej niż wstawiony. No, co tu gadać, najebany jak szpadel. No i nagle idę i taki kurdupelek mi zastępuje drogę, coś jak walu, i mówi: ty łysy, która godzina? No to ja mówię mu: normalnie, kurdularnie, nie? A chuj cię to interesuje, karzełku. A ten mówi: tak, to wyskakuj z komóry, sam se sprawdzę. No to ja już tak troszkę przetrzeźwiałem, se myślę: a mały idzie na szpicy i kozaczy, bo gdzieś za rogiem czeka duży kolega, dlatego odważny. To tak se szybko przemyślałem, no nie chce mi się napierdalać, no jebany, głodny, spać mi się chce, dobra, idę do domu. Mówię mu: w pół do trzeciej nara. A mały na to: nie tak szybko. I jeb, cios wyprowadza z kopa, z pół obrotu, nogę nad głowę podniósł, nad jego głowę, bo do mnie to tak gdzieś do pępka starczyło. Trafił w brzuch, tak ledwo poczułem, no ale patrzę, dres brudny. No to ty mnie podkurwił, także od razu siła do 10 skoczyła. Myślę sobie: dobra, wpierdzielę obydwu. Zaczynam od kurdupelka, no to lewą ręką leciutko, no żeby nic nie zrobić, odsunąć go bardziej chciałem. Ciach, z płaskiej dostał, no przewrócił się, nie rusza. Dobra, trudno, czekam na kumpla. No ale tak czekam 5 sekund, 10, minutę. Nikt nie wychodzi. A mały leży. Krew mu z nosa leci. No i to jak się zaczęło, to trzeba dokończyć sprawę. Idę za róg, no stoi taki duży grubas i żre kepsa. To mówię mu: ty lepiej kolegi piluj zamiast żreć. A ten: spoko, czekaj, tylko dojem. No tak mnie wnerwił, no bo co to za kolega, co ważniejszy jest dla niego keps od ziomka. Zasunąłem mu z pięści w brzucha, się przewrócił i normalnie zesrał. No to ja w śmiech, ale patrzę, a ten dalej leży i wali w dresy. Brechtam się jeszcze bardziej. Nagle ktoś mnie szarpie za ramię. Otwieram oczy, patrzę, matka stoi nade mną i mówi: co się tak śmiejesz, całe łóżko zasrałeś. Siema mordy, mówi Spejson.
W dzisiejszym odcinku opowiem o pytaniach, co mi zadaliście w komentach. No to pierwsze takie pytanie ciekawe to jest: wapujesz czy jesteś hetero? Jak ktoś nie wie, o co chodzi, no to wyjaśnię, że to są te papierosy. No to tak, no wiadomo, no na baterię papieros. No co jeszcze jest na baterię? Dildos na przykład. No ale jak tak już kiedyś tam mówiłem, no że do gejów to ja za bardzo nic nie mam, no bo wtedy dzięki nim więcej świń wolnych chodzi po świecie. No to tak to mniej więcej wygląda. No a jeszcze tak może być: a co jeśli jesteś hetero, a palisz papierosa? No, powiem tak. Nawet nie zauważysz, kiedy ten e-papierosek zamieni się w ptaka kolegi. Drugie pytanie: czy twój biceps jest większy od twojego i takie ukreskowane tylko do góry nogami? To nie wiem, o co tu chodzi. Dobra, następne. Jakbyś miał możliwość pójścia na piwo z dowolną osobą na świecie, żyjącą albo już nieżyjącą, to kto by to był? O kurde, to tylko jedna może być? To chujówka trochę, bo jakby dwie, to Walu i Wojtas, a tak? Nagrywasz? Nie, kurwa, pornosa oglądam. A, to poczekam. Co? Ej, no weź, ja mam mało internetów! Jaki lamus, no nagrywam, no gadaj! A, no dobra. No to ten. Elo, mówi Spejson. W dzisiejszym odcinku opowiem na pytanie, jak ocucić ziomeczka, czy tam innego lamusa, co dostał strzała w turban i urwał mu się film. Tak się akurat szczęśliwie złożyło, że mamy tu nieprzytomnego ziomeczka. Wójtas, no nagraj go. Aha. Pierwsza metoda, tak zwana naklina, to podobnie działa jak w piciu. No to normalnie trzeba go jeszcze raz strzelić, żeby się obudził. No to... Właśnie mu przypierdol. E, Rudy! Co tu się wie? Jak to nie działa, stosujemy inną metodę. Polanie wodą. No ja akurat nie mam wody przy sobie, no to spróbujemy polać piwerkiem. Zwariowałeś, piwerko chcesz na Rudego marnować? A, nie no, fakt, ticha. To co robimy? Kopnij go w jaja. Dobra, uwaga! Ała! Ojeju, co się wyrabia z moimi jajami? Kurczę, co się stało? Nic nie pamiętam. No, słyszałeś? Potknąłeś się niechcący i walnąłeś mordą w ławkę. Całe szczęście, że Spejson cię docucił, bo nie wiadomo, ile byś tak leżał. Kurczę, serio? Aha, no to dzięki. Zas! A co to za picie w miejscu publicznym? Już dzwonimy do prokuratury. Jak widać, niektórym nie opyla się pomagać. Tyle na dzisiaj, nara! Elo mordeczki, teraz będzie parę słów o 11 listopada. Polska odzyskała niepodległość razem z drzewkami. Nie po to, żeby teraz jakiś baran to łamał albo wyrywał kostkę z ulicy. Jak masz za dużo energii jeden z drugim, to pójdź na siłkę jak ja. Będzie przyjemne z pożytecznym. Bo jak mówi księga ulicy, tacy co swój rejon demolują ludzie są głupsi od psa, bo ten nie sra w swojej budzie. Chcesz być mega dzikiem? No nie wiem, ja tam wolę sportowe wózki. Kurwa, Wójtas, jeszcze raz, no. Chcesz być mega dzikiem? Kto by nie chciał? No to pakuj, ćwicz, żryj odżywki! Cześć, to super, co zwiększy masę mięśniową w chuj, kuj, kuj. Oto ja, jeszcze tydzień temu! Ach, kurwa, ale ciężkie! Ale odkąd zażywam teścia, zacząłem wyglądać tak! Kurwa, ale lekkie! Kto teścia zje czasem, ten zbuduje masę! Dobra, już możesz wyłączyć. No jak ktoś się na to nabierze, to ja się przefarbuję na rudo. Elo mordy, mówi Spejson. No to jak niektórzy może wiedzą, wreszcie udało mi się wygrać galę MMA w Speluno. W finale wklepałem kołacinie. No gala może nie do końca była legalna, no ale nie to się liczy, w ogóle to nawet lepiej. W nagrodę dostałem w chuj supli, do tego jeszcze z moją mordą na okładce, fame się zgadza. No i tak się podjarałem wtedy, że obiecałem im nagrać za to kilka reklamówek na vlogu, to nagrywam. Tylko jest taka opcja, że zeżarłem na sucho całe opakowanie tego białka, a dopiero potem przeczytałem, że ta torebka to jest na 27 porcji, no i w ogóle...
ogóle to trzeba z wodą rozrobić. No to tak wykombinowałem se, że jak teraz popiję, to tak jakbym rozrobił z wodą. Nie? No to lecimy z tematem. Z braku wody posłużę się piwerkiem. Zdrówko! O kurwa! Czuję, jak mi się w brzuchu pieni. Może za mało wypiłem? No to do dna. Ale... Oj, chyba będzie lepiej. Albo... Sorry, muszę. O kurwa, zesrałem się. No nie wiem, czy o taką reklamę im chodziło. Tyle na dzisiaj. Nara. Elo mordy, mówi Spejson. No to teraz opowiem, jaka sytuacja się zdarzyła u nas na rejonie ostatnio, bo to takie ciekawe było. No to było tak, że siedzę sobie z Wojtasem i z Walem na ławeczce wieczorem. No i nagle podbiega jakiś koleś do nas, kładzie się z tyłu na trawie za ławką i mówi: ziomeczki, jakby co, to jestem gówno. Trochę się zdziwiliśmy, ale nie było czasu na rozkminianie, bo za chwilę przybiegają pały. Pytają się: nie widzieliście takiego kolesia o brązowej kurtce? No to wiadomik z HWDP, mówimy: nie widzieliśmy. No ale jeden pies zauważył ziomusia na trawniku i mówi: tak? A to co? No i Walu wtedy: gówno. No i przyskrzynili i kolesia, i nas za obrazę funkcjonariusza. No i teraz pewnie zastanawiacie się, po co ja wam to opowiadam. Kuwa, już tyle gadałem, że sam zapomniałem. A! Dzisiaj opowiem 10 sposobów, jak uciec przed pałami. Pierwszy sposób na rowerzystę. No to w czasie ucieczki sygnalizujemy skręty, tak jak na rowerze, wystawieniem ręki w prawo albo w lewo, ale skręcamy w inną stronę. Po jakimś czasie popierdoli się albo psom, albo nam. Wtedy mamy szansę na ucieczkę. Drugi sposób na kalemeona. W czasie ucieczki szybko skręcamy za winkel i przebieramy kurtkę na lewą stronę. Potem odwracamy się i spokojnie idziemy w stronę psów. Można jeszcze zapytać: przepraszam, która godzina? Wtedy pały nie spodziewają się tego i myślą, że koleś, którego gonili, pobiegł dalej. Trzeci sposób na zawałowca. W czasie ucieczki przewracamy się, udajemy zawał serca, wtedy psy wzywają karetkę. Podczas jazdy karetką znienacka wyskakujemy z tylnych drzwi. Proste. Czwarty sposób na obcokrajowca. Tu inaczej nie uciekamy. Jak policjant podejdzie, odzywamy się do niego po angielsku. Na przykład: Nicht verstehen very much. Wtedy policjant głupieje i najczęściej puszcza. Gorzej jak zna języki. Piąty sposób na śmierdziela. No to po prostu to jest tak, że parę dni wcześniej przed przypałem się nie myjemy. Chodzimy na siłkę, tam biegamy, różne rzeczy robimy, żeby się jak najbardziej spocić. Chodzi o to, żeby jak najbardziej jebać. No i wtedy to już nie trzeba w ogóle uciekać, jak jest przypał, bo jak cię psy złapią, to i tak po chwili z radiowozu wypuszczą. Szósty sposób na Pana Jezusa. No to po prostu w czasie ucieczki znajdujemy jakąś deskę, wtedy wchodzimy na najbliższą latarnię, trzymamy się nogami, a deskę z rękami trzymamy szeroko. No i policjant wtedy najwyżej się przeżegna i pobiegnie dalej. Siódmy sposób na zasrańca, no to wbiegamy do najbliższego Toytoya i tam przeczekujemy niebezpieczeństwo. Ósmy sposób na turtlesa, no to normalnie schodzimy do studzienek i uciekamy kanalizacją. Sposób dziewiąty na topielca. No to jak jest was co najmniej w dwóch, to jak was pały złapią, to wtedy mówicie: to nie my. No i ostatni sposób, dziesiąty, na Antoniego. To tylko wtedy, jak jest zatłoczony chodnik, biegniemy po prostu i rozpierdzielamy wszystkich na boki. Tyle na dzisiaj, pozdro i nara. No dobra, to włączyłem, to już możesz gadać. No to, elo świnie, jak leci? No tak trochę taki przypał jest, ale że nigdy tak nie robiłem, ale Spejson mówi, że w internet to ogląda z 1000 osób dziennie, to może zadziałać? No to od czego to zacząć? No, od początku, że byłem na koncercie ostatnio w Spylu, no. No i tam spotkałem taką laskę, coś tam, nawalony byłem po niemiecku, do mnie gadała, nic nie zrozumiałem. Cały koncert nawijała. Ja tam tylko mówiłem, no, to co umiem, nie? Fuck you, fuck you. No ale i tak głośno było, to nic nie słyszała. No i jak wyłaziliśmy z klubu po koncercie, to tam jeszcze skoczyłem do kibla na dwójeczkę. No i jak wyszłem, to już jej nie było.
A że numeru komóry mi nie dała, to nie mam jak do niej napisać. No to słuchaj, laska, jak oglądasz vlog Spacona, to napisz do niego, bo ja nie mam maila i ziomek mi wszystko przekaże. Tylko nie odpierdalaj, żebyś ze Spaceonem nie zaczęła świrować, bo nie po to ci dwa browary postawiłem, żeby teraz Spaceon miał łatwo. Ty Wojtas, dobra, nie musisz takich obsiup sama wybierze, co? Tak? A ty! To taki ściepy kolega, Spaceon, no co ty, złamiś mi rękę! Lendiel Major Ketiu Borat, Edziut Harcel Sisa Borat. Co znaczy Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli i do szklanki. Wszystko się zgadza. Takie ziomeczki z Węgier tu do mnie napisały, a jak wiadomo Węgry to spoko. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie o Węgrach. Bo trzeba pamiętać, że 23 marca obchodzimy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Z tej okazji wzniosę toast. Z braku tokaju posłużę się polską wódeczką. I jak to mówią Węgrzy, meni opiczabo! No i teraz kilka ciekawostek z Wikipedii. No to, że Polacy i Węgrzy już się tam skumali ze sobą prawie 1000 lat temu. Bolesław Krzywousty tam się ziomkował z takim kolem z Węgier, co był królem Węgier. Się nazywał Koloman Uczony i razem wpierdzielili Niemcom. Później tam nawet nie wiedziałem, mieliśmy wspólnego króla Władysław III Warneńczyk, syn Jagieły. No i tam ogólnie zawsze było z Węgrami spoko. Na przykład polski generał Bem pomógł wygonić Austriaków z Węgier. Później Węgrzy wysłali nam amunicję do walki z bolszewikami. W 1939 Hitler powiedział Węgrom, żeby napadły na Polskę, a wtedy Węgrzy powiedzieli: spierdalaj chuju. Później jak Ruscy się wpierdolili do nas, to Węgrzy przyjmowali uchodźców z Polski. No i tam razem jeszcze się później w 1956 na przykład buntowaliśmy przeciw Sowietom. No i tak to już jest od wieków, że Polak z Węgrem zawsze się jakoś dogada. A teraz skumajcie flagę Węgier. Czerwony, biały i zielony. Mówi wam to coś? A jak? Barwy Legii! Tu nie może być przypadku. Poza tym w polskiej fladze też jest biało-czerwone, a zielone mam w kieszeni, ale nie będę wyciągał na vlogu, bo mi piarskie wjazd na chatę zrobią. Tyle na dzisiaj! Te chyje fos! 990 8 90 3999. No Wojtas, no subskrybujesz? Czekaj, kończę zakładać swoje konto. Już. Jest! 1000 subów jebnęło jak Wojtas z czerszeniem w śmietniki! Walu, włączaj muzykę! Był kiedyś taki film, 300 mil do nieba. Ja do nieba mam bliżej. Pół litra potrzeba, wódeczko, wódeczko. Co żeś ty za pani, że po tobie wszyscy chłopcy zarzekani. I nie mów mi, żebym nie pił, proszę, są na świecie rzeczy gorsze. Dobra, dobra, przykład, Walu, wyłącz na chwilę, muszę coś powiedzieć! No to ten, dziękuję mordeczki za 1000 subów, bo dzięki temu wiadomo, że warto nagrywać. Może i nie ma z tego dużego kwitu, ale nie o to w życiu chodzi, nie? I ten, z tej okazji postanowiliśmy się schlać i dlatego był będziemy kiedyś teraz... taki film, 300 mil do nieba, ja do nieba mam bliżej. Pół litra potrzeba, wódeczko, wódeczko, co żeś ty za pani? Elo mordy, mówi Spaceon, no to teraz taki odcinek trochę organizacyjny, bo się wkurwiłem. Jak jest jakaś laska, co pisze komentarz w komentarzach, zrobię laskę Spaceonowi, to niech lepiej nie pisze, bo drugi raz się nie dam nabrać. No ale po kolei było to tak. Czytam se kiedyś komentarze, no czytam, tak ogląda bardziej. Te co krótsze tam staram się rozczytać. No i jest, patrzę, awatar, spoko laseczka. Komentarz, czytam, przecieram oczy, zrobię loda Spaceonowi. Kurwa mać, se myślę. Piszę do laski, elo tu Spaceon, no ale jak zrobisz przez internet? Nie internet, tylko w realu, odpisała laska. Myślę se, jakaś ściema, piszę ta akurat. A laska odpisuje, za godzinę na polach mokotowskich. No to już tak lekko przeczyźwiałem, myślę se, a co mi tam pojadę?
Nie? Czekam na tramwaj, bo najpierw miałem po Wojtasa zadzwonić, żeby mnie szerszeniem zawiózł, ale sobie myślę, lepiej nie ryzykować. Wojtas niby ziomuś dobry, ale lasce nie odpuści. Czyli jak pojadę sam, to szanse zaliczenia będą większe. Jadę, 9, przesiadka w 33 i jestem na miejscu. Idę w umówione miejsce, no siedzi laseczka ze zdjęcia. No ale coś mi tu nie gra, bo obok niej tłum ludzi. I to jakieś znane mordy. Podchodzę bliżej, odwraca się do mnie bonus BGC i mówi: ty stawaj na koniec kolejki. Okazało się, że laska pod każdym filmem na YouTubie pisała taki komentarz i przyjechali wszyscy, co wrzucają filmiki na YouTuba. No to się wkurwiłem, mówię, nie będę czekał tyle czasu. Porobiłem se zdjęcia z niektórymi, seksmasterka pokazała mi sowę, oto zdjęcie na dowód i wróciłem na chatę. Mówię, następnym razem, jak będzie mi ktoś coś proponował w komentach, to się dwa razy zastanowię. Nara. Siema mordy i wariaty, ja nazywam się Spejson, to jest taki mój vlog, w którym opowiadam różne porady i takie tam. W ostatnim odcinku było takie tam, to dzisiaj będą porady. Koniec roku szkolnego jest coraz bliżej, no i tu tam już powoli to się chodzić, to już nie opłaca, szczególnie tym, co już wiedzą, że nie zdają. To będzie parę sposobów na po prostu na wagary. No ja do budy już jakiś czas nie chodzę, no ale pamiętam parę sposobów, co tam u nas były modne, no to teraz opowiem, może komuś się przydadzą. Pierwszy sposób to jest na tego, na muszkietera, że tam jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Czyli po prostu z budy zrywają się wszyscy. No i idą na wagary. No chyba, że macie w klasie jakiegoś rudego lamusa kujona, co zawsze zostanie i wszystko popsuje. No następna metoda, moja ulubiona, tak zwana nakwiaciarza, że to w kilku ziomeczków idziecie na piwonie. Są takie kwiatki piwonie i stąd właśnie nazwa. No i to są różne odmiany, mogą być na przykład piwonie dzikie, to idziecie w plener. Piwonie domowe, no to się siedzi na chacie. Z butli to wiadomo są szklarniowe. No a z puchy to już nie pamiętam, to chyba nie miało nazwy. No dobra, następne wagary, no to mogą być też na przykład tak zwane na dziadka, czyli idziesz z laską. No to jest wtedy, jak ktoś na przykład nie lubi pić albo pukać, no bo wiadomo, że taka laska ze szkoły, to... No, ale to w innym vlogu opowiem, kiedy najlepiej zacząć te sprawy. No i ostatni sposób jest na tak zwanego hołowczyca. No to po prostu udajesz rano, że wychodzisz do budy, czekasz, aż starzy wyjdą do roboty, no i wracasz do domu i kiblujesz cały dzień sam. No to wiadomo, co się najczęściej wtedy robi, włącza się RedTube'a i cały dzień jedzie na ręcznym. Siema mordy i wariaty, mówi Spejson. Każdy miał taką opcję sytuacyjną w życiu pewnie, że nie mógł dobudzić pijanego ziomeczka. Dzisiaj będzie parę porad, co zrobić, jak trafi się wam taki przypał na melanżu. Tak się szczęśliwie składa, że mamy tutaj zezgonowanego kawalera. Pierwszy sposób to jest po prostu na antykrysta, czyli bierzemy typa za fraki i miotamy nim jak szatan. Mordo! Wstawaj! Jak to nie działa, to przechodzimy do drugiej metody, tak zwanej na bonusa. No to jest tak, że bierzemy i klepiemy ziomeczka w ryj jak w matę. Ryju! Pobudka! O-o! Nie jest dobrze. Podstawowe sposoby zawiodły. Czyli trzeba zastosować bardziej drastyczne środki. Czyli tak zwaną metodę na królewicza. Czyli jak mamy taką śpiącą królewnę, to żeby się obudziła, potrzebny jest królewicz, co ją pocałuje. Nie ma bata, żeby się po tym nie obudziła. No, ja się trochę brzydzę. Wójtas, chcesz być królewiczem? Chyba cię porąbało. No to jak go ocykniemy? Patrz i podziwiaj. Walu! Polany! Siema mordy i wariaty, mówi Spejson. Takie noworoczne życzenia przygotowałem. To wrzucę trochę wcześniej, bo później to mogę nie mieć czasu. No to tak, idzie to mniej więcej tak. Elo laski i ziomale, dziś życzenia dla was wale, żeby nigdy nie zabrakło hajsu, no i wachy w baku.
Melanży w tygodniu 7, no a kaców ani jeden. Ziomkom życzę w chuj zaliczeń, no a laskom ciut mniej życzę. Laska co często rozkracza, szybko 500+ wyhacza. Sobie życzę 6 dych w łapie i straż miejska niech nie łapie. Policji to HWDP, cieślakowi na ryj lepe. Solaris niech już nie rodzi, bo już z domu nie wychodzi. Walo, niech podrośnie ciutek, by w pisuar sięgał fiutem. Wojtas w BMW raz, wygraj kurwa Tour de France. Matce życzę zdrówka, niech ma, no a ojcu niech tak niechla. I wszystkim w roku dzisiejszym, żeby przyszły był fajniejszy. Tyle na dzisiaj, elo! Happini kurwa ujer! Siema mordy i wariaty, mówi Spejson, Puchacki. Dzisiaj będzie taki odcinek a propos walentynków. No już kiedyś tam nagrywałem, no i się okazuje, że nie wszystko powiedziałem. No to jest to walentynki, takie święto zakochanych. No to jak już się tak przytrafi, że masz dziewczynę, no to jest taka rada, że broń Boże nic nie kupować, bo dasz palec, a zeżre całą rękę. I później będzie ciągle coś chciała. To jest jak z robotą, jak mi ojciec tłumaczył, jak zrobisz coś raz dobrze, to później każdy chce dobrze. No ale jak już na przykład rok wcześniej zrobiłeś ten błąd, to teraz coś musisz kupić. To najlepiej skupić dzień wcześniej, będzie taniej, bez kolejek. I się zapyta, a czego za wcześnie? To tam naściemniaj, że no, że ja cię tam kocham cały rok, nie tylko w walentynki. No ale to i tak lipa, bo to jest wydatek, później jeszcze imieniny, urodziny. Najlepsza opcja jest znaleźć świnię, co ma urodziny, a jeszcze lepiej imieniny też. 14 lutego, wtedy jeden prezent i 3 okazje obskakujesz. O, i teraz sprawdzam, wiadomo jakie laski wyrywać. 14 lutego obchodzą imieniny Dobiesława i Dionizja. Aha. Czyli najlepsza opcja bez dziewczyny, zostać w domu i spędzić dzień na tak zwanego kinomana boksera. Czyli oglądać filmiki i walić gruchę cały dzień. Siema mordy i wariaty, mówi Spejson. Dzisiaj odcinek będzie taki trochę straszny, czyli o nawiedzonym pokoju. Okazuje się, ryje, że mój pokój jest normalnie nawiedzony. O co chodzi? Już nawijam, kładę się spać, wszystko stoi normalnie. Głośniczki od wieży na półeczkach, wieża na szafeczce, szafeczka na podłodze. Krzesło przy biurku, ubrania rozjebane byle gdzie. Wstaję rano, wszystko porozpierdzielane. Głośniczki od wieży na podłodze, półeczki na podłodze, wieża na podłodze, szafeczka przewrócona, krzesło przewrócone, ubrania poskładane. Ale byle jak. Mówię, kurna mać, co się dzieje? Zadzwoniłem do Wala, powiedziałem co jest, to mi poradził, włącz kamerkę w komputerze na noc i zobacz co się nagra. Tak zrobiłem i teraz zobaczcie co się nagrało. Odpal filmik. Enter. A nie, czekajcie. A, bo dobra. Pornosek na dobranoc. No ale kto tak nie robi, nie ma wstydu. Tutaj mała rozkmina, dlaczego bez głosu jest. No ale mówię, dobra, może jest bez głosu. No i lecimy z tematem. I uwaga. Proszę bardzo. Adrian, cholera jasna, co to ma znaczyć? Tu pauza na razie. I teraz przestroga przy okazji. Pamiętaj, ziomeczku, nie zostawiaj w dużym pokoju sparowanego głośniczka z telefonem. I poskładaj wreszcie te ubrania. Ile razy będę powtarzała? Już mam, no. Dobra, czekajcie, przewinę kawałek. O, to chyba tu. Bo już śpię. I teraz, mordy, uważajcie, co się dzieje. Na trzeci raz oglądam i znowu się zesrałem ze strachu. Nie wiem, co to było. Walu i Wojtas też nie wiedzą. Rie, pomóżcie normalnie, piszcie w komentarzach, co to mogło być. Nie wiem, może ktoś miał podobną jazdę w pokoju, albo przynajmniej słyszał. Bo ja cykorem nie jestem, no ale teraz to się normalnie boję kimnąć. Kurde, dobra, tyle na dzisiaj. Rozkminiajcie w komentarzach, piszcie. Tylko bez śmieszkowania mi tutaj, że na przykład tak tąpnęło, bo Legia spadła do drugiej ligi. Bo to nieśmieszne. Pozdro 600 z fartem. Siema mordy i wariaty, mówi Spejson. Dzisiaj tak nietypowo, nie z chałupy, tylko z pleneru koło Wisły. No ale tutaj z ojcem mamy taką małą jedną fuszkę, to przy okazji nagram vloga. No i temat jest taki,
Lato, na dworzu gorąco jak w dupie posrali babie. No i niektórzy narzekają, że tu nie idzie wytrzymać, ale my będziemy cwańsi i zrobimy tak, żeby natura była po naszej stronie. No i teraz jak to zrobić? No to sposób jest prosty. Stoimy przez kilka godzin na słońcu. No w tym czasie można jeszcze coś tam porobić, żeby się zmęczyć. Ja na przykład kopałem dół, bo mi stary kazał jakieś tam rury odkopać. No to się spociłem jak świnia na dyskotece. No i od tego upału tak się zmęczyłem, że czuję się jakbym już ćwiartkę wypił. Teraz wystarczy tylko druga ćwiarteczka, a wiadomo, że jak się pije na słońcu, to się liczy razy dwa, czyli razem to już będzie prawie litr. I o to cały czas chodziło. No, dobra mordy, nie niedziela, lecimy z tematem. Młody, wypierdziel ten telefon, chodź tu mi pomóż! O kurde, tato, co się stało? Gówno zaatakowało, pośpiesz się! Dobra, już lecę! Kurde, mówię, że zaraz to zaraz. Siema mordy i wariaty, mówi Spejson. Dzisiaj będzie taki odcinek bardziej muzyczny, bo ściągnąłem jeden bicik z interneta i mówię, a co? Nagram freestyle. I teraz uważajcie. I odpal... Enter! Yo! MC Spejson na mikrofonie. Ksywka Adrian. 2K19. Prawilny grochów. Elo! I jedziemy. Jestem Spejson, koksu z Grochowa. Przy mnie to nawet burnejka się chowa. Stoję pod klatką, wszystko mam na oku. Żaden obcy się nie przejdzie koło bloku. Ziomkami z Peluno, Buda ryje banie. Albo na ławeczce, żeby było taniej. Czasem blancika sobie zajaramy. A potem siedzimy i rozkminiamy. Stara drzeryja, żem sprzątał pokój. A ja jej mówię, matka daj mi spokój. Z matką trzeba krótko, niech wie kto tu rządzi. Nie będzie mi kazać, niech sobie nie zadzi. O, ała, no mało co, co mam ono? Ścierką, ała, no co ja mówiłam, odkurzam. Ała, no już odkurzam, no tylko nie bij, no ała, no. To wszystko jest złe. Nie powinno mnie tu być. Powinnem być teraz na melanżu, po wychlaniu oceanu wody. Adrian, wynieś w końcu te śmiecie! Jak śmiecie? Teraz nagrywam. Ukradliście moje marzenia i moje dzieciństwo. Ludzie cierpią i umierają na kacu. Jesteśmy na początku masowego wymierania, a wy tylko hajs i hajs. Śmiecie! Jak śmiecie, zaraz. Od 30 lat nauka i księga ulicy zgadzają się w jednym. A wy co? Mówicie, że robicie wystarczająco dużo? Co to za piwo, co ma mniej niż 5% mocy? Mówicie, że nas słyszycie i rozumiecie pilność sprawy. No szkurwa, mać piwo bezalkoholowe? A bo te szczyny z soczkiem, 2%? Nie chcę w to wierzyć. Jak nie rozumiecie powagi sytuacji, to znaczy, że jesteście źli jak rudy, a może nawet sami jesteście. Zredukowanie zawartości alkoholu o połowę w ciągu 10 lat. Ja pierdolę, kiedyś piwa były dwa. Normalne 5-6% i mocne 8 i więcej. Sprawiliście, że moja generacja będzie wypijać z butelek setki miliardów litrów tego waszego 2% albo i mniej. Technologia bimbrownicza już prawie nie istnieje. Dla nas, którzy będą musieli żyć z konsekwencjami, jedyna nadzieja pozostaje w wódce. By mieć 67% i temperaturę poniżej 1,5 stopnia. Taka zimniutka. Ech, marzenia. Świat na początku stycznia 2K18 miał do wymiotowania 420 milionów litrów wódki. Dziś ta liczba zmalała do mniej niż 350. Młodzi ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę z waszej zdrady. Piwo bezalkoholowe musi zniknąć! Jeżeli wybierzecie, by nas zawieść, nigdy wam tego nie wybaczymy. Siema mordy i wariaty, mówi Spejson. Dzisiaj w odcinku zaprosiłem fachowca, który opowie o remontach. Dobra, tato, już możesz gadać.
No dobra, Szczawie. Dzisiaj dowiecie się, jak prawidłowo spierdolić robotę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale zawsze jak porządny fachowiec przychodzi do klienta, najpierw ocenia robotę poprzednika i najczęściej mówi: o panie, kto to panu tak spierdolił? Znaczy to, że przed nim też robił fachowiec i to porządny, po to, żebyśmy i my kiedyś tak samo zostali ocenieni, stosujemy metodę tak zwaną ONZ, czyli O, jak orznąć klienta, czyli wiadomo, za robotę zaśpiewać co najmniej dwa razy za dużo. N, jak na odpierdol, wiadomo, bo z robotą jest jak z babą. Raz jej zrobisz dobrze, to potem zawsze będzie tak chciała. I Z, jak zachlać pałę. I to powinno być na miejscu pierwszym, bo jak mówiłem, z robotą jest jak z babą. Po pijaku wszystkie piękne. O, nawet Grażynka. A może bez przesady. Lepiej. O ty pijaku, ja ci dam po pijaku, we własnym domu na odpierdziel robi. Jeszcze każę se za to płacić. Ała, no Grażynka, no nie pij. Ała, no i widzisz co narobiłaś? Potłukłaś. Pamiętajcie, ONZ, nara. Siema mordy i wariaty, mówi Spejson. Dziś 11 listopada, święto niepodległości. I elegancko, wesołe święto. Żadne ruskie ani skopy nam się tu nie panoszą. Czyli jest co świętować. No i jak kto woli, można iść na marsz z flagą. Albo można zostać na chacie i wywiesić flagę na balkonie. No i teraz będzie kilka uwag, bo co ja się naoglądałem tych flag na różnych świętach, to mnie normalnie chuj zastrzela, żeby taki jeden z drugim patriota nie wiedział, jak polska flaga wygląda. Zapamiętaj, jeden z drugim, polska flaga to prostokąt z dwoma pasami takiej samej grubości, na górze biały, na dole czerwony. A nie jakieś PZPN łączy nas piłka czy tyskie syryskie. Nawet jak pisze tam Polska, to już nie jest to flaga. Jest jeszcze flaga z godłem i też nie wszyscy wiedzą, bo godło to ma być na środku białego pasa, a nie na środku flagi. Ale flagi z godłem nie możesz se wywiesić, bo to jest flaga do używania za granicą przez jakichś tam oficjalnych tych, albo jakieś statki czy okręty. Aha, a na koniec najważniejsze. Flagę niesiesz trzeźwy. Tyle na dzisiaj, nara. Co to ja miałem? A, siema mordy i wariaty, mówi Spejson. No jak wiadomo, nikomu się z kasą najczęściej nie przelewa, wiadomiks? No to ja spróbuję tak we vlogach pokazać, jak się zaradzić w takiej sytuacji. No i dzisiaj będzie kilka takich porad finansowych, ale najpierw przy okazji vloga ogłoszenie, bo wczoraj po melanżu w Speluno, jak wracałem do domu, to zgubiłem portfel, w środku było 20 zeta i dokumenty na nazwisko Paweł Ciesielski. Uczciwego znalazcę proszę o zwrot, tylko żeby nie odsyłać na adres z dokumentów temu kondonowi Cieślakowi, tylko oddać mi, najlepiej wcześniej napisać na priv. A teraz będzie kilka porad, jak ugryźć portfel frajerowi. No to po pierwsze primo wybieramy ofiarę, najlepiej takiego kutasa, któremu się należy. Później obserwujemy, czy ma kasę, jak na przykład zamawia drinki jednego za drugim w Speluno, to znaczy, że ma. Później patrzymy, gdzie chowa portfel, no i jak już wiemy, w której kieszeni, to podchodzimy i prowokujemy bójkę, na przykład mówimy: "Ej, co jest, frajerze? Chcesz lepę na ryj?" No i później to jest z górki, typ rzuca się na ciebie z piąchami i teraz najważniejsze, gardę trzymamy byle jak, żeby ciosy przeciwnika dochodziły. Frajer cieszy się, że wygrywa, a my w tym czasie niepostrzeżenie wyciągamy mu portfel z wcześniej upatrzonej kieszeni. No jak już go mamy, to mówimy: dobra, basta, wygrałeś, przepraszam, i spadamy. Typ załatwiony. Tylko teraz dość ważne, żeby wcześniej sprawdzić swoje kieszenie, czy nie są dziurawe, żeby nie skończyć z obitą gębą i bez portfelu. No i to by było tyle na dzisiaj. I jak mówią Angliki, z fartem. Siema mordy i wariaty, mówi Spejson. Takie noworoczne życzenia przygotowałem, to wrzucę trochę wcześniej, bo później to mogę nie mieć czasu. No to tak, idzie to mniej więcej tak. Elo laski i ziomale, dziś życzenia dla was wale, żeby nigdy nie zabrakło hajsu, no i wachy w baku.
Melanży w tygodniu 7, no a kaców ani jeden. Ziomkom życzę w chuj zaliczeń, no a laskom ciut mniej życzę. Laska co często rozkracza, szybko 500+ wyhacza. Sobie życzę 6 tych w łapie i straż miejska niech nie łapie. Policji to HWDP, cieślakowi na ryj lepe. Solaris niech już nie rodzi, bo już z domu nie wychodzi. Walo, niech podrośnie ciutek, by w pisuar sięgał fiutem. Wojtas w BMW raz, wygraj kurwa Tour de France. Matce życzę zdrówka, niech ma, no a ojcu niech tak niechla. I wszystkim w roku dzisiejszym, żeby przyszły był fajniejszy. Tyle na dzisiaj, elo! Happini kurwa ujer! Elo, elo, mordy, mówi Spejson! Teraz będzie taki freestyle na dzień babci! No, lecimy! Babcia ma w porzu, jedną i drugą. Kto mówi inaczej, pierdol maczugą. Jedna babcia już na cmentarzu leży. Ale druga jeszcze nie leży. W dniu twojego święta życzę twój pieniędzy, a pomyślności i zdrowia jeszcze więcej. Na obiad do babci czasem weekend jadę. Tyle mi nakłada, że ledwo daję radę. Moja babcia Jazia jest zajebista. Hajsem poratuję, masz tu w nosie czysta. Babcia elo, babcia git, trawnik i kosze, zakupy przynoszę. Żyj babciu stówę albo i dwie, bo pierwszą stówę zara będziesz mieć. Prawilnym babciom duże elo, szanujcie babcie, bo masz je tylko dwie. Yo, to dla ciebie babciu. Nara. Siema mordy i wariaty, mówi Spejson Adrian Detonator. Detonator Puchacki, nie? Następna amatorska gala MMA Grochów zbliża się wielkimi krokami. No jak ktoś jest taki mały jak Walo, bo jak ktoś jest normalnego wzrostu, to normalnymi krokami. Tym razem nie ma bata, muszę wygrać, a w przybokowaniach pomogą mi oczywik z ziomeczki, czyli trener Walu i menadżer asystent Wojtas. No już nagrywam, gadajcie. A, no to trenować będziemy siłę, cios, odporność na uderzenia, szybkość, wytrzymałość i spryt. Jeżeli Spejson opanuje te elementy, wygra z palcem w dupie. Dobra, jesteśmy na 10 piętrze, Spejson stoi na parterze. Na mój znak zapierdala na górę i musi to zrobić w jak najkrótszym czasie. Uwaga, Spejson, dajesz! Walu, na pewno wiesz, co robisz? Oktagon przecież jest płaski, tam nie ma schodów. Pewnego razu Andrzej Gołota zapytał trenera, czy wie, co robi. Trener nie odpowiedział. W milczeniu dopalił papierosa i zajebał Andrzejowi z liścia. Koniec. Co za lamus windą wjechał? Właśnie, że zajebiście. Co? Nie zapominaj, że trenujemy też inne rzeczy. Spryt 10! Kurwa! Dobra, Spejson, powtórka dla utrwalenia 5 razy i przechodzimy do następnego ćwiczenia. Dajesz! Robi się! Co za debil schodami pobiegł? Spryt 4.